To jest Top Sportowy 24. Izabela Matczak, witam i zapraszam na nasz ranking internetowych hitów tygodnia. Na początek trochę słońca, które w obliczu panującej aury na pewno nam się przyda. Rajskie wakacje sióstr Radwańskich u nas na miejscu piątym. W Polsce zimno i pochmurnie, a tymczasem u Agnieszki i Uli cudowna pogoda i rajskie plaże. Młodsza z tenisistek po sezonie wypoczywała w Republice Zielonego Przylądka. Zdjęciem z egzotycznego urlopu pochwaliła się także jej starsza siostra. Choć Isia nie chciała zdradzić, gdzie spędzała wakacje, patrząc na ten obrazek, był to prawdziwy raj na ziemi. Wciąż słonecznie i z pięknymi widokami, tym razem za sprawą mistrza świata wagi ciężkiej w boksie Antonego Joshuły. Pięściarz zawitał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam na dachu jednego z najwyższych budynków na świecie kręcił spot promujący Dubaj. Efekt jest naprawdę imponujący. Na miejscu trzecim Anna i Robert Lewandowscy. Tym razem skupimy się nie na ich sportowych sukcesach, ale na smykałce do interesów. Gwiazdor piłkarskiej reprezentacji Polski i jego żona są w czołówce polskich milionerów i miliarderów przed 40. Taki ranking opublikował niedawno magazyn Wprost. Jeśli Lewy nie zwolni tempa, może być wkrótce pierwszym polskim sportowcem z miliardem złotych na koncie. Napastnik Bayernu Monachium ciągle inwestuje i planuje. Karierę chce ponoć zakończyć w Los Angeles Galaxy. To właśnie w Stanach Lewandowscy mają zamiar się osiedlić i dalej budować swoje imperium. Zupełnie jak David i Victoria Beckhamowie. Mogli, jak w sklepie z zabawkami, wybrać model, który im się podoba, dostali kluczyki i w drogę. Piłkarze Realu Madryt odebrali od sponsora auta na nowy sezon. To nasz numer dwa. Każda z tych super fur warta jest około miliona złotych. Wystarczyło tylko wskazać model i gotowe. 24 piłkarzy królewskich oraz trener Zinedine Zidane odebrali kluczyki do nowych pojazdów marki Audi. Życzymy szerokości, także na boisku. Na najwyższym stopniu podium u nas Lionel Messi. Argentyńczyk po raz czwarty zdobył Złotego Buta, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca lig europejskich. To jednak nie on, a jego syn skradł show podczas ceremonii rozdania, która odbyła się w Barcelonie. Na tak poważnej uroczystości ciężko jest wysiedzieć, zwłaszcza gdy ma się 5 lat. Podczas gali Thiago Messi postanowił więc pozaczepiać klubowego kolegę taty, Luisa Suareza. Panowie wyraźnie nie byli zainteresowani ceremonią. Inaczej niż Lionel Messi, który notabene podpisał z dumą Katalonii nowy kontrakt. Umowa wiąże go z klubem do 2021 roku. Wykupienie piłkarza kosztowałoby 700 milionów euro. I na koniec o tym, że wiek nie gra, gra człowiek. W roli głównej zwycięzca wielkoszlemowego French Open z 1975 roku. Dziś 72-letni brazylijski tenisista Thomas Koch nadal wymiata na korcie. To wszystko teraz. Do zobaczenia.